Witaj, kochani. To ja wasz Wojtas. Myślę, że oglądacie moje filmiki bardzo ładnie, elegancko. Myślę, że subskrybujecie, że dajecie łapki w górę, że udostępniacie filmy i w ogóle, że piszecie komenty i że na Facebooku też tam siedzicie na grupie rockday.pl i w ogóle jesteśmy w kontakcie, prawda? Mam nadzieję, że tak. To, co chciałem dzisiaj wam powiedzieć, właśnie, to jest taka moja zachęta specjalnie dla was, wszystkich ziomeczków, którzy się przyzwyczaili do tej mojej gęby i wiernie trwają w tych lekcjach, które robimy. To jest tak, chciałbym dla was taką propozycję przedstawić. W ostatnim odcinku odnośnie pentatoniki molowej powiedziałem wam, że może zrobimy taki konkurs odnośnie nagrywania tych fraz. Oczywiście, jak chcecie tam się dowiedzieć, jak to ma wyglądać, fraza i tak dalej, to cofnijcie się do odcinka wcześniejszego odnośnie pentatoniki molowej. No właśnie, i teraz spróbujmy zrobić w ten sposób. Nagrać jakąś frazę do metronomu, najlepiej, żeby metronom, znaczy mi się wydaje, że w ogóle warunkiem jest to, żeby metronom było słychać, prawda, pykanie. Żeby osłuchać pykanie i do tego pykania, do tempa, no nie wiem, no może być tempo 98, no może być, właściwie to wszystko jedno jakie tempo, bylebyście nagrali ten riff równo, prawda, byleby on był równo zapętlony. On może trwać 2 takty, 3 takty, jednak no nie przedłużajmy, no myślę, że 4 takty, żeby riff, no nie, żeby nie trwał, bo to byśmy już mieli dość długo, prawda, znaczy riff czy taka fraza, prawda, żeby ona nie trwała zbyt długo, no myślę, że tak powiedzmy 3 takty to był maksimum, aczkolwiek chyba parzyście najlepiej jest 2 takty, żeby zagrać, prawda? Czyli raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. To były 2 takty. No i teraz nagranie takich paru riffów, no nie, może być 1, mogą być 2, może być, kurde, może być 10 nawet, ale żebyście nagrali na swój kanał. Ładnie się sfilmowali, ładnie ubrali, uczesali, prawda, zapletli sobie brudkę, żebyście go wrzucili na swój kanał, żebyście podpisali właśnie, może być tytuł filmu na przykład Pentatonika Amol Rock Day, na przykład może być coś takiego, tak żebym wiedział, że to właśnie do tego dotyczy, prawda, Pentatonika Amol Rock Day. I po prostu mi podesłać. Kto pierwszy będzie w ogóle, kto mi to pierwszy wyśle, no na razie w ten sposób zrobimy. Kto pierwszy wyśle jakiś link do tego nagrania swojego, to dostanie ode mnie chwyty gitarowe. Wiem, że to może nie jest jakieś tak zachęcające, ale mimo wszystko stawiamy na naukę, więc chwyty gitarowe, tutaj mamy dość dużo takich chwytów, prawda? Dużo, tu. Mamy jeszcze tam jakieś podstawowe, co to jeszcze jest? Parę piosenek jest. W każdym razie tutaj jest dużo chwytów, nie wiem dokładnie ile, ale właściwie wszystkie, które możemy zagrać, bo tutaj mamy rozpisane wszystko to dokładnie. Wiem, że to nie jest jakaś specjalnie niesamowita rzecz, to nie jest jakaś płyta Metallica czy coś takiego. Jednak no myślę, że to byłaby taka na razie zachęta. Będzie na pewno więcej konkursów, więc kto pierwszy, ten lepszy, a później będzie wymyślać co innego. W każdym razie nagrywamy tego, te frazy, 1, 2, 3 lub 4, wrzucamy na kanał swój. Tytuł filmu może być, najlepiej jakby był Pentatonika Amol Rock Day albo rockday.pl, to już tam powiedzmy dowoli. No, najlepiej pełną nazwę kanału podać i mi podesłać bardzo ładnie linka na Facebooku, może być na Facebooku, na Messengerze, może być też na grupie podany. Jednak myślę, że na Messengerze to będzie najlepsza opcja, jeśli ktoś wyśle mi pierwsze na tego Messengera, to wtedy ja od razu go gościu od razu i patrzę wtedy i wtedy leci takie coś do was. Także dobra, koniec mojego gadania, po prostu hiperwentylacja. Dobra, trzymajcie się kochani, na razie, papatki, cześć. We'll be right back.